Bardzo serdecznie Państwa witam w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Bardzo się cieszymy z każdego tego nowego jakby spotkania po okresie przerwy pandemicznej, stęsknieni spotkań z czytelnikami, zarówno bibliotekarze, jak i autorzy. Dziś mamy spotkanie z nową książką, i z jej autorem, panem Andrzejem Nowakiem-Arczewskim, znakomitym reportażystą, uprawiającym reportaż historyczny. Zresztą ci, którzy przyszli tutaj, zapewne znają twórczość pana Andrzeja Nowaka, więc, ale będzie też okazja przypomnieć sobie jego dokonania, ponieważ sylwetkę autora przedstawi pan profesor Janusz Detka, jeden z dzisiejszych rozmówców, osób, które będą prowadziły rozmowę z autorem. Chciałem przedstawić także pana profesora Stanisława Żaka, który także będzie jednym z rozmówców właśnie, i pana Dionizego Krawczyńskiego. To jest trzeci z uczestników, rozmówców, którzy będą rozmawiali dzisiaj z autorem. Książka ma tytuł Przykosa. Słowo może dla niektórych obce, nieznane. Ja poznałem go jakieś 40 lat temu, jak wyjeżdżałem w rodzinne strony mojej żony i zaczęliśmy spacerować nad Wisłą. I wtedy miejscowi powiedzieli mi o czymś takim, właśnie jak przykosa. Dlatego jak kiedyś rozmawialiśmy telefonicznie z autorem i padło słowo przykosa zapowiadające nową książkę, to właśnie mi się otworzyło gdzieś tam w pamięci znaczenie tego słowa. Przekazuję głos panu profesorowi Januszowi Detce. Bardzo proszę. A, i mikrofon, tak. Dziękuję bardzo. Skoro wszyscy siedzą, to ja będę siedział w takim razie. Proszę państwa, do mnie przypadło to słowo wprowadzające do dzisiejszego spotkania. Myślę, które zapowiada się niezwykle interesująco, zważywszy na bohatera, postać, jaką wybrał dla kolejnej swojej książki pan Andrzej Nowak-Arczewski. Ja myślę, że postać pana Andrzeja jest wszystkim doskonale znana, dlatego że od wielu, wielu lat istnieje, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu i poza regionem. Przypomnę, z wykształcenia kulturoznawca, ale z wyboru i pasji przede wszystkim dziennikarz, publicysta, a zwłaszcza reportażysta. Chociaż zaczynał trochę inaczej, bo w latach 80. parał się krytyką literacką, a nawet filmową, publikował w literaturze, w tygodniku kulturalnym, w filmie, w Nowym Wyrazie. Na początku lat 90. związał się ze Słowem Ludu, potem było Echo Dnia i troszeczkę przeszedł na, jak gdyby w inne rejony pisania, ponieważ powoli dochodził do tego, powiedziałbym, dochodził do tego, do czego został stworzony, a mianowicie do pisania reportaży. Te reportaże publikował w czasopismach tutaj w regionie, a także poza regionem, bo między innymi w Twórczości, w dużym formacie Gazety Wyborczej, w Przeglądzie Tygodniowym, w Sztandarze Młodych był kiedyś taki sztandar. I tym reportażem brał także udział w konkursach na reportaż. Pozwolę sobie na osobiste wspomnienie, bo tak się poznaliśmy bezpośrednio. To było ponad 10 lat temu, kiedy staraniami Adama Ochwanowskiego rozpoczął się konkurs na reportaż imienia Zbyszka Nosala. Zostałem zaproszony do jury w pierwszej edycji. Całe jury widzę, że jest obecne, bo przewodniczącym był pan profesor Stanisław Żak, a w jury był jeszcze Jerzy Daniel. I proszę państwa, w tej pierwszej edycji konkursu Zbyszka Nosala Andrzej Nowak pobił wszystkich, dlatego że jako laureat zgarnął aż dwie nagrody
I jedno wyróżnienie. Zajrzałem kilka dni temu do tego tomu zbierającego edycję zbierającego plon pierwszej edycji i rzeczywiście tam są pana Andrzeja trzy teksty. Reportaże, potem jak gdyby naturalną koleją rzeczy, publikacje czasopiśmiennicze zaczęły przeradzać się w publikacje książkowe. Były dwa tomy zbierające plon reportażowy. To był Być jak diament i Magdalena z Mrocznej Baśni. A potem pierwsza książka reportażowa, też ją bardzo dobrze pamiętam, bo kiedy w drugiej edycji pan Andrzej złożył tekst, to myśmy w jury nie mogli tego tekstu wziąć do konkursu, ponieważ rozpoznaliśmy od razu poprzez przedmiot opowieści, to była taka wieś Orłowiny, w Opatowskim, prawda? Tak, wieś Orłowiny i jak zobaczyliśmy, że no było oczywiście tylko godło, ale jak zobaczyliśmy, że opowieść jest o Orłowinach, to już wiedzieliśmy, że to jest na pewno Andrzej Nowak-Arczewski i nie mogliśmy go niestety nagrodzić, a tekst był znakomity. No i potem i w tym samym czasie prawie ukazała się Orłowińska ballada. Tekst, w którym opowiada o wsi, której już nie ma. Natomiast pan Andrzej jak gdyby budował obraz tej wsi, wydobywając go z pamięci mieszkańców. Potem była książka My z pałacu. Książka, która no, stanowiła taką rekonstrukcję historii pałacu Karskich we Włostowie. Proszę zauważyć, te nazwy miejscowości będą się w coś układać, zaraz o tym powiem. No i jednocześnie była to opowieść o losach rodziny Karskich. Książka ukazała się w wydawnictwie Bellona. Potem była niezwykle ważna książka. Książka, która zresztą miała szereg recenzji, to znakomitych recenzji. Myślę o książce Zmiłuj się nad nami. Spotkaliśmy się z jej powodu, no tutaj 4 lata temu, czy może nawet więcej, chyba 5 już będzie, 5 chyba. W każdym razie spotkaliśmy się z powodu tej książki właśnie tu w bibliotece. Książka, która dotyczyła bardzo bolesnej i skomplikowanej sprawy, a mianowicie polsko-żydowskich relacji w podsandomierskim Klimontowie. W czasie wojny i po jej zakończeniu. Andrzej Nowak-Arczewski podszedł do tego tematu z całą powagą i powiedziałbym sine ira et studio. Rzetelnie, rzeczowo, z godnym podziwu obiektywizmem przedstawił problem. Jak mówię, wynotowałem sobie z tamtej książki, że zapowiadał ją jako mechanizmy, książka o mechanizmach pamięci społeczności małego miasteczka, której udziałem staje się eksterminacja Żydów. Mówiłem o recenzjach, książka też miała swoje nagrody, między innymi Bonum Publicum imienia Aleksandra Patkowskiego. W 2018 roku Andrzej Nowak-Arczewski opublikował kolejną książkę Stań do apelu, pseudonim Tarzan, książkę sięgającą czasów wojennych, też dostrzeżoną, biorącą udział w targach książki wraz z autorem. No i te czasy, sięgnięcie do czasów wojennych dotyczy też tej książki, którą już zapowiadał pan dyrektor Andrzej Dąbrowski, czyli książki, którą mam przed sobą, wszyscy mamy, Przykosa. Tytuł jest intrygujący, książkę wydało wydawnictwo Znak w tym roku, ale myślę, że o tytule będzie mówił autor. Pan dyrektor też nie zdradził znaczenia, tylko jak sam to znaczenie poznał. Więc ja też nie będę zdradzał tego znaczenia, zostawmy to autorowi. Natomiast, proszę Państwa, bohaterem tej książki, ja raczej bym powiedział antybohaterem,
bo słowo bohater ma jednak konotacje heroiczne, a tutaj o te konotacje heroiczne trudno. Jest Dionizy Mędrzycki, zawodowy żołnierz, w czasie wojny oficer Armii Krajowej i jednocześnie wieloletni agent Urzędu Bezpieczeństwa. To, co jak Andrzej Nowak-Arczewski znalazł tę postać, jak docierał do tego wszystkiego, myślę, że to będzie przedmiotem rozmowy, będzie przedmiotem jego własnej opowieści. Natomiast, proszę Państwa, tutaj mówiąc o tych jednoczesnych rolach, jakie Dionizy Mędrzycki w swoim życiu odgrywał, trzeba powiedzieć, że to jest, delikatnie mówiąc, postać Janusowa o różnych obliczach. Zresztą także, co Andrzej Nowak w książce kilkakrotnie przypomina, o bardzo wielu życiorysach, dlatego że on te życiorysy profilował w zależności w jakiej epoce czy w jakim odcinku czasu w okresie PRL-u były potrzebne i dla kogo były potrzebne. Także tych życiorysów była cała masa. I troszeczkę postać diaboliczna, która może mieć rozmaite skojarzenia, także skojarzenia kulturowe, to też myślę jeszcze będzie przedmiot rozmowy. W książce pada określenie dr Jekyll i Mr. Hyde polskiej konspiracji. Pewnie gdzieś ten typ postaci, te role życiowe, gdzieś go także sytuują, gdzieś blisko przeklętych bohaterów Dostojewskiego, o ile nie jest to oczywiście skojarzenie na wyrost. Mnie też, jak czytałem tę książkę, przyszedł na myśl Upadek. To opowiadanie Alberta Camus o człowieku, który upada, no i tam próbuje przynajmniej taki ekspiacyjny monologu podnieść się z tego upadku. Jak wyglądało to w przypadku Dionizego Mędrzyckiego, o tym też będzie mowa. Proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu. Tu na okładce Andrzej Nowak-Arczewski napisał, że prowadzi śledztwo śladami Redera. Jeden z pseudonimów Dionizego Mędrzyckiego, tych pseudonimów zresztą nosił kilka w różnych momentach, konspiracja, a potem jako agent. No i książka prezentuje wyniki tego żmudnego śledztwa, jakie Andrzej Nowak-Arczewski przeprowadził. No więc jeżeli mielibyśmy pozostawać w takiej jak gdyby metaforze śledztwa, no to przystąpimy teraz chyba do przesłuchania. To znaczy o tyle przesłuchania autora, że chciałbym zacząć od tego, bo Państwo bardzo możliwe, że jeszcze z książką nie mieli do czynienia, dopiero będziecie mieli Państwo. Kim był Dionizy Mędrzycki? Jakie są najważniejsze karty z jego życiorysu? Bardzo proszę, panie Andrzeju. Dziękuję za piękne słowo. Witam serdecznie jeszcze raz Państwa. Dla mnie Dionizy Mędrzycki był człowiekiem niejednoznacznym, postacią, która w różnych sytuacjach różnie się zachowywała. I dlatego też postanowiłem napisać o nim książkę, jako antybohaterze. Dlatego, że wtedy naszych bohaterów ziemi świętokrzyskiej można w pięknym świetle pokazać, jeśli są też antybohaterowie, są aniołowie i demony. Więc dlatego też wyszedłem z takiego myślenia, żeby pokazać postać niejednoznaczną, wieloznaczną, człowieka, który niewątpliwie w okresie wojny, okupacji ma piękną kartę, jest bohaterem. Tutaj już bez cudzysłowów i bez antybohatera. Naprawdę jest bohaterem, ma piękną kartę i dla mnie było zastanawiające, dlaczego taki człowiek tę kartę podeptał, zniszczył swoją biografię powojenną. No oczywiście możemy to powiedzieć z obecnego punktu widzenia, że ją zniszczył, podeptał. Być może on miał inne po prostu zasady swojego działania wtedy. I to śledztwo, które przeprowadziłem, takie śledztwo dziennikarskie, reporterskie, no polegało na tym, żeby dotrzeć, spróbować zrozumieć,
jego postawę, jego charakter. Niewątpliwie miał jakiś defekt osobowości, bo ciągle zmieniał swoją postawę. Cały okres powojenny poświęcił, żeby zdradzać swoich kolegów, pisać donosy, raporty, relacje z różnych spotkań. Był uważany jako bohater i tak był przyjmowany przez swoich kolegów podczas różnych zjazdów, podczas różnych uroczystości odsłaniania pomników, tablic, zwłaszcza po 1956 roku. Był uważany jako przyjaciel. Tymczasem po powrocie z takich uroczystości skrzętnie pisał relacje, kto co powiedział i następnego dnia ta relacja znajdowała się w urzędach Służby Bezpieczeństwa. Ale żeby było ciekawiej, później ostatnie 5 lat swojego życia znowu poświęcił innej postawie. Zaczął pisać bardzo pozytywnie o bohaterach, na których donosił, o swoich kolegach, przyjaciołach. Więc zaczął pisać książkę, takie swoje dzienniki, takie dzieło o tym, że był wśród rodzącej się Polski Ludowej, że jego koledzy tworzyli przyczółek sandomierski, że tworzył nowy ustrój, więc no całkowicie zmieniał w różnych sytuacjach swoje postawy. I dlatego też postanowiłem napisać o tym książkę. Zawsze postaci niejednoznaczne są ciekawe dla reportera, dla człowieka piszącego, bo postać jednoznaczna, jeśli ktoś jest od początku, a nigdy chyba tak nie ma, żeby od urodzenia aż do śmierci był bohaterem, prawda? Podczas swojego życia każdy z nas podejmuje różne decyzje, które wpływają na jego losy, wpływają później na losy dzieci, wnuków i dlatego też postanowiłem napisać o Dionizie Mędrzyckim. Tak, to co pan powiedział nie tylko dotyczy Dionizego Mędrzyckiego, ale dotyczy w ogóle nas. Kiedyś przypominam sobie, zacytuję te słowa Lorda Byrona, nikt nie jest zły całkiem, a odwracając, nikt nie jest dobry całkiem. Człowiek jest w kratkę, przy czym dyspozycje, także osobowościowe, potem determinanty środowiskowe, historyczne, ustawiają bardzo różnie ludzkie losy. No właśnie los Dominika Mędrzyckiego ułożył się tak, jak tutaj autor książki powiedział. Jak pan odnalazł tę postać? Podczas różnych spotkań patriotycznych, rocznicowych na terenie ziemi opatowskiej, sandomierskiej, ostrowieckiej rozmawiałem z wieloma kombatantami, z ludźmi, którzy pamiętali i tamten czas wojny, okupacji, uczestniczyli w tamtych zdarzeniach i wspominali tę postać Dionizego Mędrzyckiego. Zwłaszcza ta postać była wspominana podczas uroczystości patriotycznych, które zawsze w lipcu odbywają się w miejscowości Ceber. To jest gmina Bogoria, powiat staszowski obecnie. I tam Dionizy Mędrzycki nadal jeszcze w ubiegłym roku, w poprzednich latach, no, wymieniany jest jako bohater. Człowiek, który przeważył losy bitwy, jednej z niewielu zwycięskich bitew w okresie tworzenia się przyczółka sandomierskiego w 1944 roku. To przeważył jego oddział, dokonał takie bardzo mocne uderzenie i zniszczył bardzo duże, przeważające siły Wehrmachtu, które tam się znajdowały we dworze w Cebrze. Więc podczas tych spotkań dowiadywałem się, że to jest bohater, ale niemniej jednak niektórzy mówili, że on ma niezbyt dobrą kartę powojenną. Ale moi rozmówcy nie wiedzieli o wielu relacjach, dokumentach, które znajdują się w naszych archiwach. I ja postanowiłem to prześledzić, zrobić takie śledztwo, jeszcze raz powracając do tego słowa, czyli to polegało ta moja praca na tym, żeby zgromadzić wszystkie dokumenty, które znajdują się w Polsce o tej postaci. No i okazuje się, że ta postać ma olbrzymie za sobą archiwa pozostawił, bardzo mnóstwo dokumentów różnego rodzaju, to aż kilkanaście tomów, każdy tom po 300, po 500 stron, tak był bardzo aktywny jako współpracownik tajnych służb.
Więc on, to wszystko przejrzałem, no i na tej podstawie udało mi się przygotować jakąś koncepcję tej pracy. Ale przede wszystkim dotarłem do takiego dokumentu, który znajduje się na początku książki. Ten dokument był podpisany ręką Dionizego Mędrzyckiego w połowie kwietnia 1945 roku, tu w Kielcach. I on tam pisze, że właśnie zdradził Lina i wydał Kruka. Więc ja znałem pułkownika Antoniego Żółkiewskiego Lina, znałem Kruka jako piękne postaci z książek, z opowieści z terenu właśnie sandomierskiego, opatowskiego. To są wybitni dowódcy Armii Krajowej tamtego regionu. No i to jest napisane, że on zdradził, podpisał się. Pismo od niego przyjął ówczesny pułkownik Roman Romkowski, późniejszy szef Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. I postanowiłem to zbadać, wyjaśnić. I okazała się tutaj całkiem inna postać z tych różnych dokumentów i z archiwum. Tak, wspomniał pan o Cebrze. Zresztą, kiedy zacząłem czytać książkę i przeczytałem o Cebrze, od razu zadzwoniłem do pana Andrzeja, dlatego że znam Ceber, a Ceber kojarzy mi się nie tylko z tą bitwą, w której gdzieś tam moja dalsza rodzina jakieś tam miała historię, ale także z nazwiskiem Arczewski dopytywałem się, czy pan czasem nie jest z Cebra, bo w Cebrze mieszkają również Arczewscy. Ja tę rodzinę akurat znam. Natomiast proszę państwa, tu przy okazji proszę zobaczyć. Opatowskie, czy opatowsko-sandomierskie obchody, ten bliski region, bardzo bliski Andrzejowi Nowakowi Arczewskiemu. Proszę zobaczyć Orłowiny, potem Włostów, potem Klimontów, Zawichost, tak. Pan Andrzej potwierdza swoją twórczością, że niekoniecznie reporter musi biegać po świecie, że tematy są na wyciągnięcie ręki. Pan jest z urodzenia sandomierzaninem, tak? Tak, urodziłem się w Sandomierzu. No właśnie. Teraz proszę zobaczyć, że ziemia sandomierska dostarcza kolejnych tematów nieodmiennie fascynujących, tematów, które oczywiście przynoszą historię znakomitych ludzi, świetnych ludzi, ale przynoszą też takie historie jak historia Dionizego Mędrzyckiego. Mówił pan o dokumentach, a historia mówiona? Tak, tutaj jest dla mnie jako reportera bardzo ważna historia mówiona, ponieważ jako dziennikarz rozmawiam z ludźmi. To jest moja pasja, żeby wsłuchiwać się w wypowiedzi ludzi, żeby ich uważnie wysłuchiwać i na tej podstawie właśnie dużo materiałów ciekawych udaje mi się zgromadzić. No bo archiwa, no to są już teksty opisane, być może one były w różnych momentach pisane. Natomiast dla mnie jest bardzo ważna żywa rozmowa z człowiekiem, żeby zrozumieć jego różne reakcje, żeby popatrzeć mu w twarz, jak wypowiada niektóre słowa i to znacznie więcej mówi później i to świetnie nadaje się później do książki, takie reakcje ludzi. Więc ta historia mówiona jest dla mnie bardzo ważna. Wszystkie te moje książki właśnie mają taką podstawę w historii mówionej. One powstały z historii mówionej, z takich monologów ludzi, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń lub którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Pamięć jest dla mnie bardzo ważna, żeby ją ocalać, bo odchodzą na naszych oczach ludzie, którzy jeszcze uczestniczyli w dawnych wydarzeniach. I dlatego też ta książka oparta jest jakby na dwóch skrzydłach. Tak jak pan profesor powiedział, z jednej strony archiwa, dokumenty i później wypowiedzi, relacje, opowieści mieszkańców. Tak,
historia mówiona, która słuchanie. To kiedyś się wydawało, że przy reportażu historycznym zwłaszcza jest gdzieś metoda no, zupełnie marginesowa, że przede wszystkim chodziłoby o dokumenty, gromadzenie dokumentów i opracowywanie dokumentów. A teraz widać wyraźnie, że to pod koniec XX, czy na przełomie XX i XXI wieku bardzo się zmieniło, że w rekonstruowaniu obrazu przeszłości coraz ważniejsze okazuje się to, co zostało zapamiętane. Niekoniecznie utrwalone pisemnie, niekoniecznie wystukane na maszynie, zapisane, ale właśnie to, co gdzieś utrwalone w pamięci i wydobyte. Tutaj no, można by przypomnieć chociażby z mistrzów no, Hannę Krall, prawda, która ponad dokumenty przedkładała zawsze słuchanie żywej historii, słuchanie historii mówionej. I ta historia mówiona u niej, potem u innych stawała się tą materią. Ja właśnie widzę, że u Andrzeja Nowaka nie tylko tutaj, ale przecież wcześniej w Zmiłuj się nad nami, wcześniej w rozmowach dotyczących Włostowa i tak dalej, i tak dalej. Ta historia mówiona i ta pamięć wydobywana z ludzi podczas rozmów jest materiałem niesłychanie ważnym. To co, może teraz poprosimy, poprosimy o włączenie się do rozmowy pana profesora Stanisława Żaka. Bardzo proszę. Proszę państwa, od razu na początku powiem, że książkę czytałem z pasją, tylko tutaj pewne rzeczy nawet z tego, co zostało powiedziane i przez autora, i przez pana profesora, jakby coś mi nie pasuje. Ta historia mówiona tu w tej książce, przecież pan autor książki rozmawiał na przykład z synową, rozmawiał z wnukami, rozmawiał z bratem, z najbliższymi z rodziny, z sąsiadami. I ciekawa rzecz, że o tym człowieku oni nie wypowiadają, właściwie jeśli pamiętam, to może jeden albo dwa przypadki, kiedy mówiono kawał drania. Natomiast tak wszyscy mówili, człowiek uprzejmy, człowiek kulturalny, życzliwy, gotów zawsze iść z pomocą, uśmiechnięty, pozdrawiający i tak dalej, i tak dalej. I tu się zaczyna ta historia mówiona jakby nie pasuje do historii pisanej. Teraz przez cały czas prześladowała mnie taka myśl, jaka była motywacja Dionizego Mędrzyckiego, że poszedł na taką współpracę i znalazłem w takiej książce Hildebranda, partyzantka na Kieletczyźnie, i on tam mówi w pewnym momencie, że w marcu albo w kwietniu nawet, kiedy Armia Czerwona już weszła, była gdzieś tam na tym Wale Pomorskim, Wale Wiślanym, chyba Kruka poprosił, żeby przeszli na stronę już zajętą przez Armię Czerwoną i rozwiązali się. Oczywiście Kruka chodziło, tak? Kruk się nie zgodził i tak sobie pomyślałem, czy wtedy nie Mędrzyckiego nie nastraszono, nie wezwano go, czy nie poproszono na rozmowę i nie zarysowano przed nim z jednej strony perspektywy jakiegoś awansu, a z drugiej strony groźby. I teraz tak mi się to układa, proszę państwa, to jest moje takie przemyślenie i analizy wynikające z analizy książki. Kiedy odbywały się właśnie różne mianowania, to u Hildebranda jest, ten zostawał dowódcą oddziału, ten zostawał dowódcą batalionu, Mędrzyckiego nie ma, Redera nie ma. Czy nie odezwała się taki żal, że mimo tego bohaterstwa, które wykazał w czasie okupacji w Armii Krajowej, jakby nie dostrzegano go? Odrzucam zupełnie sprawę profitów finansowych.
dostał dopiero po wojnie, kiedy odchodził w 75 roku, rezygnował już w ogóle z współpracy, dostał chyba 36 750 zł za cały ten okres. Wcześniej mu tam płacono albo 100 zł, albo 500 zł. Tak, drobne kwoty, natomiast jednorazowo dostał ponad 36 tysięcy. Myślę, że nie chodziło mu również o pieniądze. To mnie najbardziej trafi. Teraz jeśli chodzi o samą książkę, proszę Państwa, to ja mam takie. Podziwiam Pana Żyłkę Szperacką. Ilu ludzi odwiedził, ilu ludzi odnalazł, pytał. Właściwie nie spotykał przypadków, kiedy mu zamykano drzwi, może jeden, może dwa. Natomiast wszyscy chętnie, którzy się spotykali i w Radomiu, i w Warszawie z Mędrzyckim, mówili o nim, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dobrą opinię wystawiali. Człowiek, który był zakochany, albo może inaczej, niezwykle kochał swojego syna Bartusia i córkę Ewę. No, dla tych dzieci gotów był zrobić wszystko. I znów jawi nam się i po książce pana Andrzeja, jawi mi się taki właśnie portret. Człowieka niezwykle wyczulonego, niezwykle emocjonalnego, dobrze ustosunkowanego do ludzi. Napisał 400 stron maszynopisu książkę, jak się nazywa, Bez powołania. Bez karty powołania. Bez karty powołania, tak. I ciekawe, on się nie usprawiedliwia. To jest najistotniejsze, proszę Państwa, że on nie ma poczucia, że robił coś źle, że komuś robił źle. Wszystko, co robił, robił dobrze, w jego pojęciu. Więc dla mnie jest to postać dramatyczna, to mało, postać tragiczna. Bez poczucia odpowiedzialności za to, co robił. W tej książce Bez karty powołania chyba się także nie usprawiedliwia. Specjalnie nie tłumaczy. Nigdzie nie spotkałem pan tego, nigdzie w swojej książce też, nie wiem czy pan trafił czy nie, na jakieś ślady, kiedy go zwerbowało NKWD, no bo kiedy przeszedł za współpracę z UB w Kielcach, no to wiemy. Natomiast kiedy go zwerbowało NKWD, nie wiemy. Czy pan wcześniej, oczywiście w marcu 1945 roku. Tylko czy jest jakiś dokument na to, czy to są tylko domysły, przypuszczenia? Tak, jest taki dokument, o czym wspominałem, z połowy kwietnia 1945 roku, kiedy właśnie Dionizy Mędrzycki pisze, że zdradził Lina i wydał Kruka. Taki dokument jest podpisany przez niego. To jest taki jeden z pierwszych ważnych dokumentów mówiący o współpracy, czyli połowa kwietnia 1945 roku. Sam Dionizy w różnych swoich raportach, życiorysach mówi, że zmienił swój front działania, przeszedł na drugą stronę na początku listopada 1944 roku, gdy jego, tak jak pan profesor mówił, przełożeni nie widzieli go, nie zauważali, nie awansowali, nie wypłacali żołdu. On poczuł się bez przydziału, więc postanowił współdziałać z nowym ustrojem, z Armią Czerwoną, z nowym państwem. Jeszcze, proszę Państwa, kilka słów o samej książce jako reportażu. Pan jest rasowym reportażystą. Nawet zaglądałem, sama poetyka reportażu jest jakby prawie dosłownie realizowana. I teraz nasunął mi się Ryszard Kapuściński, o którym napisał Kazimierz Wolny książkę o tych jego reportażach i tam w tej książce pisze, że no, zresztą sam Kapuściński to mówił. Wszystkie rozmowy, które są w książkach Kapuścińskiego są jakby odtworzeniem treści, ale słowa wcale się nie liczą. Natomiast u pana Nowaka Arczewskiego takie odnoszę wrażenie. Pan najczęściej wyraźnie zaznacza, kto mówi.
nie fantazjuje, nie tworzy nowych dialogów od siebie, czyli nie ma tutaj takiej, powiedzmy, fikcji literackiej. Jest to bardzo rzeczowe i to na tym polega, sądzę, wartość tej książki także. Czy pan profesor się zgadza? Zgadzam się, tylko tak, fikcji nie ma. Tak, tu nie ma uzupełniania, tu nie ma takiej beletryzacji. Tej beletryzacji tu nie ma. Natomiast jest jednak to, co jest literackie, albo to, co jest literaturą, to jest jednak ten na przykład trójdzielny układ tego. Tak, tak, to jest już jak gdyby, czyli no, kompozycja, to... Tak, kompozycyjnie kompozycja. To jest jednak reportaż literacki. Czyli to potknięcie, otchłań i do światła. No właśnie. I to się układa w jakąś rzeczywiście... No bo ta biografia się tak układa, że gdzieś to potknięcie w ostatnim roku wojny nastąpiło. Nie wiemy z jakich powodów. Pan profesor Żak mówi o tym, że nie był zauważany. Czyli bardzo możliwe, że osobowościowo tam były ogromne ambicje. Jakieś ambicje, które... Czyli może chciał, żeby go ktoś docenił i doceniono go po drugiej stronie. Tak. I poszedł właśnie w tę stronę, gdzie doceniono. No trudno tutaj o tym... Ja zresztą jeszcze chciałem, żeby pan Andrzej powiedział o tym, jak pan rozumie... Czy jak pan by go spsychoanalizował, że tak powiem potocznie, to znaczy jak dla pana ten splot motywacyjny według pana wygląda? Ja bym jeszcze tylko, to jakoś się potwierdzało, proszę państwa, kiedy już współpracował z UB, pracował również z wywiadem wojskowym i kiedy doszedł dość wysoko, bo wygląda z tego, że był w sztabie generalnym, był również blisko Spychalskiego. Potem z jakichś tam powodów rzekomo ze względu na przeszłość, tę akowską przeszłość, musiał z tego zrezygnować. No ale ciągle wypełniał ten jeden obowiązek. Miał lekkość pisania, prawda? Umiał pisać, lekkość pisania, miał ładny charakter pisma i tych reportów pisał. Dzisiaj rozmawiał z kim, na przykład z Mikosem, prawda? Domił, wypytywał go, tamten mówił, a po co to wszystko było? Teraz przecież tylko Rosja rządzi, Moskwa rządzi, w ogóle nie mamy wolności i tak dalej. A on przychodził do domu, siadał i pisał od razu raport i na drugi dzień odnosił ten raport. Dziwię się, wie pan, jeszcze jednemu, że nie rozszyfrowano go wcześniej. Że go nie rozszyfrowano wcześniej. No przecież można było się zorientować, a przynajmniej podejrzewać. Jak rozmawiał dzisiaj, rozmawiał z Mikosem, Piotrem Mikosem, a jutro albo za trzy dni wzywano Mikosa na przesłuchanie, na rozmowę. No chyba tam radomscy kombatanci czuli, że coś takiego podejrzewali. Jest. Tak, Molenda tam. To dało się wyczuć, że tam niektórzy czuli, że nie, jest coś nie tak. Nie chcieli z nim rozmawiać. Tak, nie chcieli z nim rozmawiać. Ale przełamywał to. Przełamywał to taką postawą przyjazną, powoływaniem się na koleżeństwo, na przebytą drogę w czasie okupacji w Armii Krajowej i w końcu po kilku spotkaniach przy kieliszku oczywiście przełamywał te opory. A tu wracając do pytania jeszcze myślę, że tak, bo będzie zdanie troszeczkę inne. Myślę, że pan będzie miał troszeczkę inne zdanie. Proszę bardzo, bo w trakcie rozmowy kilkakrotnie pan zareagował na te nasze uwagi. Proszę bardzo. Tak, ja stanę w obronie imienia Armii Krajowej, bo mamy tutaj rozmowę na temat dwóch tez, które tak naprawdę nie mają potwierdzenia. Pierwsza teza to jest, że Reder nie został w Armii Krajowej doceniony. No to dlaczego w maju 1944 roku został awansowany i został komendantem podobwodu Samborzec? To był awans. Maj 1944 roku. Podobwód, szanowni państwo, to jest część obwodu, obwód to powiat. Trzy gminy i konspiracja z tego powodu, z tego terenu są pod dowództwem Redera. To pierwsza rzecz. Do drugiej odniosę się za chwilkę. I to jest ten moment, proszę państwa, maj 1944 roku, kiedy
trwają zaawansowane przygotowania do akcji burza, czyli oswobodzenia kraju własnymi siłami. W lipcu 1944 roku zapada decyzja o rozpoczęciu tej akcji. Pada szereg nazwisk. Ja myślę, że nie wszyscy mogą te nazwiska kojarzyć. Antoni Wiktorowski, Kruk, to bezpośredni przełożony Redera, komendant obwodu. On wydaje rozkaz o rozpoczęciu akcji burza. Mianuje go dowódcą najpierw oddziału partyzanckiego o kryptonimie Jodła, a później 8 kompanii. To awans. Ta kompania liczy 190 żołnierzy. To nie wiele publikacji powojennych starało się przedstawić te oddziały jako grupki młodzieńców, którzy rzucali się z motyką na słońce. To nieprawda. Pan profesor przytoczył ten fragment rozmów z Krukiem. To nie dotyczy tego momentu. To początek sierpnia. Ostatnie dni lipca 8 kompania dowodzona przez Redera we współpracy z kilkoma innymi oddziałami, ale bezpośrednio dowodzona przez jego przełożonego Mandziarę Siwego, prowadzi walki nad samą Wisłą, wspomagając de facto pierwsze grupy Armii Czerwonej, które dostają się na tamten teren. W książce mamy to troszeczkę opisane, natomiast jakby z perspektywy rodzin uczestników wydarzeń. I tu jest ten błąd pamięci. Oni znają z opowieści Redera i traktują go jako wysokiego dowódcę na tamtym szczeblu, gdzie nieładnie to zabrzmi, w tej hierarchii stricte wojskowej on był oczywiście nie głównym dowódcą, tam na tamtym terenie dowodzi Siwy. Nie zmienia to postaci rzeczy, że tak ma bardzo duży udział we wszystkich prowadzonych tu akcjach, czyli zasadzkach to są kolejne 3 zasadzki na kolumny Wehrmachtu, przeprowadzone z całkowitym powodzeniem. Umyka nam w tym wszystkim rola w walkach nad Koprzywnicą, gdzie oddziały Armii Krajowej utworzyły 7-kilometrowy front broniący przez cały dzień dojścia kolejnych oddziałów Wehrmachtu nad Wisłę, bo tam Reder jest jednym z pionków tej całej akcji. Doceniony tam pochwałą, bo do samego końca jego kompania do wieczora zajmuje wyznaczone stanowiska. Bitwa w Cebrze. W książce mamy bardzo ładnie opisane jego bardzo duże znaczenie. Tak go wspominają, i to jest ta pamięć, wspominają go rodziny różnych żołnierzy. No, ja z obowiązku patrzę na całość bitwy. Całością bitwy dowodził wspomniany już wcześniej Mandziara Siwy. Reder dowodził tylko jednym z 3 plutonów. Faktycznie atakuje na ostatni punkt niemieckiego oporu na dwór. Pada nam tutaj, że to jego zasługą jest zdobycie tego dworu i tutaj mija się z prawdą, bo tym szturmem dowodzi Siwy. Do czego zmierzam? Tak, jest przez cały czas w tej hierarchii Armii Krajowej, stricte wojskowej hierarchii, docenionym oficerem. Mimo że w innych kompaniach następują zmiany z bardzo różnych powodów, Reder jest przez cały czas dowódcą swojej kompanii, do której dołączane są także grupy żołnierzy z innych oddziałów. To znaczy, że dowództwo ma do niego zaufanie. Wybiegając nieco w przód, całością tych sił dowodzi Antoni Żółkiewski, pseudonim Lin. Wiktorowski i Lin. Dwie osoby, które Reder podaje później, że zdradził. No i tutaj musimy mieć pytanie. On tyle razy pisał swoje bardzo różne życiorysy. Jakie my mamy podstawy, żeby mu wierzyć? Pan profesor ma rację swoim westchnieniem. Proszę Państwa, Antoni Żółkiewski, Lin, ukrywając się w powiecie włoszczowskim,
dotarł do swojego domu wiosną 1945 roku. Przyszedł wieczorem do rodzinnej willi. Na drugi dzień pojawiło się tam UB. Wszystkie inne relacje, jakie znam, wskazują, że musiał, przepraszam, nie musiał, mógł zdradzić ktoś z domowników, bo czas był bardzo krótki. Ja nie wiem, czy to była prawda. Nie wiem też, czy prawdą było to, co powiedział sam Reder, że zdradził Lina. To tylko moje obawy, ale one mi się w tej całej układance nie składają. Ale to 45 rok. I panowie mówicie o tej jakby dalszej jego walce i tej, tym wpisie, że nie został doceniony jesienią 44 roku. To przeskoczmy szybko. Z chwilą podjęcia decyzji o marszu na pomoc walczącej Warszawie Reder w dalszym ciągu jest dowódcą kompanii, ale zostaje awansowany. Zdjęto go z dowództwa kompanii, ale jednocześnie przeniesiono go do sztabu drugiego pułku, gdzie zostaje dowódcą jednej z ważniejszych sztabowych funkcji żandarmerii. I tą funkcję pełni do samego końca. Przykre są słowa oficera, który mówi, że nie dostaje pieniędzy. Ja przypomnę państwu, wszyscy żołnierze po zakończeniu akcji Burza i po demobilizacji otrzymywali pewną kwotę na przeżycie. Oni w dalszym ciągu byli na żołdzie. Nie podejrzewam, że inaczej było w tym przypadku, bo dostawali te fundusze szeregowi żołnierze, czyli raczej tą odprawę ze służby dostał też Reder. Być może, mówię być może, to mój tylko domysł, liczył, że struktury państwa podziemnego będą go utrzymywały, nieładnie to zabrzmi, również po akcji Burza, bo tak w większości czasu było, że wielu funkcyjnych oficerów było na pensji Polskiego Państwa Podziemnego. Ale późna jesień 1944 roku to diametralnie inna sytuacja. Żal za awans? No zapewne nie wiedział o tym, jakie były awanse, bo ukrywał się we wschodniej części naszego województwa, a główne awanse publikowane w styczniu 1945 roku, decyzje zapadały we Włoszczowskim. Także być może żal tak, ale nie wiem na 100%, czy w ten sposób. Pan profesor jeszcze raczył się powołać na publikację pana Hildebrandta. Moje zdanie na temat tej publikacji bardzo jasne. Powstała w czasach, kiedy trzeba było udowodnić, że największą siłą zbrojną była Armia Ludowa. Ilość przekłamań. Hildebrandt bardzo jasno mówi o Armii Ludowej, że to jest problem batalionów chłopskich, istnieje na terenie samego obwodu. W moim pojęciu bojówka partyjna, która mimo podpisania rozkazu o przyłączeniu do Armii Krajowej tworzyła swój własny batalion, nie podporządkowywując się rozkazom Armii Krajowej. W efekcie jestem w stanie, proszę państwa, oceniać go tylko i wyłącznie do momentu zakończenia okupacji niemieckiej, do czasu prowadzenia działań w Armii Krajowej, jako sumiennego żołnierza wykonującego na każdym powierzonym mu szczeblu i we wcześniejszej działalności i od maja 1944 roku, kiedy przez 3 miesiące przygotował swój podobwód do mobilizacji, sprawnie ją przeprowadził, dając bardzo dobry wynik, a ta mobilizacja nie była łatwa tam w pasie nadwiślańskim, bo już coraz większa ilość żołnierzy niemieckich kierowanych na front. I nie mam też jakby przeciwwskazań do jego złej postawy w czasie działań Armii Krajowej. Biorąc tylko też pod uwagę to, jak faktycznie wyglądały te działania, a jak opisywali i zapamiętały go rodziny uczestników.
Ja specjalnie to będę, bo gdyby to byli jego żołnierze, no oni by nam akcję w Siekiernie opisali bardzo prosto. Na rozkaz Siwego wystawia placówkę ubezpieczającą na drodze od Suchedniowa. Na tą placówkę wjeżdża niemiecka ciężarówka, oddział niemiecki zostaje zlikwidowany. W opowieści rodzin, tak, Reder wystawia placówkę, no bo tak, on jest faktycznym dowódcą tam na miejscu. Czyli troszeczkę nam to inaczej wygląda. Nie zmienia jednak postaci rzeczy, że nie ma powodów, żeby go źle oceniać, a z drugiej strony nie bardzo wierzę w wytworzone przez niego w późniejszym okresie dokumenty, które, no i właśnie, które nie wiem, co mają udowodnić. A może to dla potomnych? A może dla potomnych, żeby został obraz taki, jaki został. Człowiek się autokreuje całe życie. Jedni robią to profesjonalnie, inni po amatorsku, ale każdy się autokreuje. Przecież on wiedział, że za nim jest z przerwami, bo z przerwami, panie Andrzeju, ale jednak 30 lat współpracy z bezpieką. I jeżeli, wiadomo, życie się toczy, dzieci robią się dorosłe, pozostaje to, bardzo możliwe, że kiedyś ktoś zacznie to drążyć. Nie wiem, to są wszystko domysły, bo my tutaj rozmawiamy, każdy z nas, jeszcze nie pytaliśmy tylko autora, jaki jest jego pomysł na ten splot motywacyjny, ale każdy z nas się zastanawia, co się stało. Czy to było, dla mnie to był problem, tu pan profesor świetnie o tym mówi, a dla mnie jeszcze był jeden problem. Czy to było chwilowe, czy to dojrzewało? Czy to w którymś momencie wybuchło coś, co on już przygotowywał? Ja widzę, nie zewnętrzne, ja widzę w tym o wiele bardziej jakieś osobowościowe historie. Dla mnie po prostu. Panie profesorze, proszę państwa, a czy nie ważyły tutaj również sprawy o wiele wcześniejsze. On skończył szkołę żandarmerii wojskowej przed wojną. Tam znakomicie się spisywał i nabrał pewnej, że tak powiem, sprawności i intelektualnej, i psychicznej, i fizycznej po prostu, żeby pewne rzeczy wykrywać, oddawać, zabierać. I to potem w AK funkcjonowało znakomicie. Był świetnym organizatorem, jak pan tutaj powiedział. Był świetnym organizatorem. To, co mu zlecono, wykonywał bezbłędnie i w szczegółach. A teraz, jeśli chodzi o te jego ambicje, a kto to wie, jakie były jaki był pułap tych ambicji? Czy mianowanie go dowódcą plutonu albo kompanii nawet, to było to, do czego dążył i czego pragnął? Potem nawet jak już był w sztabie generalnym, też nie wiem, czy już był zaspokojony w tych swoich ambicjach. Więc to jest tutaj bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. To pozwólmy autorowi powiedzieć, co pan Andrzej o tym sądzi. Ja właśnie motywacja. Rozmawiając z wieloma osobami, czytając wiele dokumentów, no zauważyłem, że to był człowiek o przerośniętych ambicjach. No bardzo miał duże ambicje i w każdym okresie swego działania no, chciał być najbardziej pierwszy i wysoko doceniany. Oczywiście tutaj z Dionizem się zgadzam, że on awansował w okresie okupacji cały czas. Był w ścisłym sztabie drugiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, pułku, tak, więc w ścisłym sztabie, tak, więc cały czas awansował. Niemniej jednak on miał bardzo duże ambicje i później po wojnie, współpracując bezpośrednio ze Spychalskim, ale przede wszystkim z Karolem Świerczewskim jako wiceministrem obrony narodowej, uczestniczył bardzo aktywnie w sfałszowaniu referendum, trzy razy tak, i w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Zaczął, otrzymywał bardzo wysokie nagrody. To był jeszcze okres przed 49, więc przed 49 rokiem, więc bardzo wysoko awansował, ale niemniej jednak w różnych notatkach, w archiwach doczytałem, że wspominano, że nie awansujmy tak bardzo Dionizego, bo to żołnierz Armii Krajowej. Więc go zostawmy go troszeczkę, on zostaje tam przesyłany na różne stanowiska wysokie, ale już nie może tak awansować.
ale duże ambicje później wyszły w okresie, gdy w ostatnich latach mieszkał w Radomiu. Tam bardzo aktywnie działał w różnych organizacjach, jakbyśmy teraz powiedzieli, pozarządowych, różnych stowarzyszeniach społecznych, w komitetach, które przygotowywały obchody 25-lecia PRL-u w 49 roku. Najbardziej był tam w 69 oczywiście, więc był tam bardzo zaangażowanym mieszkańcem Radomia. Organizował konkursy, różne odczyty, pogadanki, no do tego stopnia, że przyjął go nawet ówczesny minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski, no dziękując mu, że tak się zaangażował, no i o czym to wszystko odnotowywała prasa bieżąca i prasa krajowa. Więc człowiek o przerośniętych ambicjach i to spowodowało, że takie właśnie jego decyzje były różne. Te ambicje próbował realizować kosztem później po wojnie swoich przyjaciół, znajomych, kolegów, ale nawet i rodziny, swoich bliskich sąsiadów, z którymi mieszkał w bloku. A więc to człowiek, te ambicje go zniszczyły. I również w rozmowie z wnukiem Dionizego pada taka sugestia, że pamięta dziadka jako człowieka o olbrzymich ambicjach. I to może być też no, jedna z przyczyn, myślę, ważniejszych jego postępowania. Okazało się, że nie tyle czyny Mędrzyckiego, ile motywacja, bo czyny to wiemy, jakie były. Natomiast to, co jest problemem dla nas i co zostaje jako taka zadra po lekturze tej książki. Tak, dlaczego on to robił? Dlaczego on to robił? Ja też mam jeszcze jedną taką rzecz. Czy w ogóle jak pan, panie Andrzeju, jak pan to pisał, zbierał, rozmawiał, czy pojawiło się takie, myślę, czy pan próbował w ogóle zrozumieć Mędrzyckiego, czy nie? Tak, próbował pan zrozumieć Mędrzyckiego? Tak, starałem się właśnie rozmawiając z ludźmi, czytając materiały, zastanawiałem się, no co nim powodowało. Początkowo myślałem, i tak niektórzy mówili moi rozmówcy, że w listopadzie 44 roku został zaszantażowany. Jak wiadomo, już w grudniu 44 roku wielu żołnierzy Armii Krajowej, którzy pozostali w Sandomierzu, byli aresztowani. Aresztowani i później w styczniu 45 roku zostali przewiezieni na zamek do więzienia w Lublinie. Tam w drugiej połowie stycznia zapadały wyroki śmierci i od razu tego samego dnia lub następnego były wykonywane. Więc tak sobie myślałem, wielu tych moich rozmówców mówiło, zwłaszcza pani Danuta Paszkowska, córka żołnierza, który walczył pod Sebrem, ona mówiła, że być może szantaż zdecydował o tym, że zaczął współpracować Dionizy Mędrzycki najpierw z NKWD, a później z UB i bezpośrednio z pułkownikiem Romkowskim. Bo pieniędzy żadnych, mówiąc potocznie, nie dorobił się. Tu mówiliśmy o kwotach, które otrzymywał przez cały okres powojenny. To nie były olbrzymie jakieś stawki. Natomiast no, cały czas myślał o dużych awansach, o stanowiskach. No i niewątpliwie otaczał się w każdym okresie swego działania z najwybitniejszymi ludźmi polskiej historii. Bardzo pozytywnie ocenianej wojny okupacji i bardzo negatywnie obecnie z okresu PRL-u. Ja w ostatniej części swojej książki wspominam ludzi, z którymi współpracował podczas okupacji i po wojnie. I naprawdę są to nazwiska z pierwszych stron różnych publikacji, gazet, więc cały czas był bardzo wysoko decydował o wielu działaniach i to niewątpliwie było jego celem, żeby w każdym etapie błyszczeć, wyróżniać się za wszelką cenę, mówiąc też potocznie, no robić karierę. I to udawało mu się nawet w tym roku 69, jak wspomniałem, kiedy już był emerytem, został zaproszony przez generała Jaruzelskiego do Warszawy. Więc to było olbrzymie dla niego znaczenie,
że wśród mieszkańców go docenili. Mieszkańcy bloku, ja tam rozmawiam, gdzie on mieszkał przy ulicy Kościuszki w Radomiu, że właśnie on został przyjęty przez generała Jaruzelskiego, że on może wielu osobom pomóc. Tam kupuje, wtedy już były różne braki, ale no maszynę do szycia z zakładów, z łucznika, no postara się, no stara się pomagać mieszkańcom i taką dlatego ma dobrą opinię. Więc no cały czas duże ambicje i duża chęć błyszczenia w danym środowisku. W mojej ocenie biorę pod uwagę strach, ponieważ bodaj swojej synowej, która nawiasem mówiąc kończyła, studiowała w Kielcach prusycystykę, a polonistykę także, a potem pracowała nad tym jego maszynopisem. Chyba jej odpowiedział, kiedy go zapytała, czy się bał. On mówi, tylko idiota się nie boi. Tylko idiota się nie boi. Więc ja biorę również do wyjaśnienia, dla wyjaśnienia, dlaczego poszedł na tę współpracę, że mogli go zaszantażować na przykład wywózką na Sybir. Mogli go zaszantażować więzieniem, wieloletnim więzieniem. Może się tego bał, bo zwróciłem na to uwagę. Tylko idiota się nie boi, natomiast każdy człowiek się boi. No, jeżeli wszyscy oceniamy, to może ja też. W tych różnych wersjach próby oceny, wydaje mi się, panie profesorze, że ten szantaż z mojego punktu widzenia chyba najmniej. Człowiek, który od prawie końca 1939 roku poświęca się służbie w konspiracji, zdając sobie sprawę z konsekwencji, i człowiek, który jest świadomy, ilu z jego znajomych, nie wiem czy przyjaciół, ale znajomych, kolegów zostaje aresztowanych, jakie konsekwencje ponoszą, a mimo to trwa w tej konspiracji i to na coraz wyższym szczeblu. Wydaje mi się, że nie, mogę się oczywiście mylić, takie jest jednak moje zdanie, ale pamiętajmy też o jednym, to co chyba pan profesor też powiedział, to policjant, znaczy policjant zawodowy i ukształtowany w ten sposób, że to państwo jest najważniejsze. I być może te jego słowa, że chce budować ten nowy ustrój na tym kawałku, to co on mówił, być może to tak. To jest tylko i wyłącznie nasze gdybanie, ale ja jakby bardziej przychylałbym się tutaj do tej części, która go potem pochłonęła, bo on faktycznie jakby nie dostawał osobnych pieniędzy za donosy, no ale utrzymywał się ze względu na zajmowane stanowisko i tak dalej i spełniał się w tym swoim oczekiwaniu, co być może z premedytacją było wykorzystywane przez jego przełożonych. Tak. Tak, tutaj pan powiedział o tym państwie, o tej dyscyplinie, że to był karny taki właśnie człowiek. No przecież proszę przypomnieć sobie, przecież Kazimierz Moczarski, kiedy analizował postać Jürgena Stropa, na to samo zwraca uwagę, że właśnie karność i myślenie w kategoriach państwa doprowadziły go do tego, do czego doprowadziły, że stał się katem getta i to wszystko, co robił. Także tu rzeczywiście ta karność i to myślenie, wszystko jedno, jakie to państwo, tak, jestem jego strażnikiem, funkcjonariuszem. No właśnie. Coś, co było jego siłą w Armii Krajowej, stało się przy nowym okupancie podstawą jego upadku. Tak. No to co w takim razie, bo rozmawiamy, ale jeszcze pan nie powiedział, panie Andrzeju, dlaczego przykosa. To dla mnie jest to, to jest ważne, bo to słowo jedno charakteryzuje charakter, o czym tutaj mówimy, Dionizego Mędrzyckiego. To słowo to jest z języka ludzi, którzy pracują, mieszkają nad Wisłą, tak jak pan dyrektor Andrzej powiedział, czyli to oznacza tereny, które są bardzo niebezpieczne nad Wisłą i gdzie jednego dnia człowiek idzie, jest woda płytka po kostki i następnego dnia idzie i wpada w otchłań. Bardzo trudno się wydostać z tej otchłani, bo piaski go wciągają.
I to charakteryzuje to słowo mojego bohatera, który idzie wyprostowany, który idzie jako bohater i nagle niespodziewanie wpada w otchłań. Jest wciągany, próbuje się wydostać. I to są te moje trzy też takie symboliczne, o czym mówił profesor, części tej mojej książki, czyli potknięcie, otchłań i do światła. Próbuje się wydostać, ale nie jest łatwo się wydostać. I to jest dla mnie bardzo ważne słowo, bo to słowo pochodzi z terenów, jak powiedziałem, nad Wisłą. Chciałem podkreślić tym słowem nasz teren ludzi, którzy działali, którzy walczyli, którzy mieszkają nad Wisłą, w Sandomierzu. Ta akcja tej książki zaczyna się właśnie 20 lipca 1944 roku. Chciałem nadać charakter taki regionalny tej książki. No jeśli wydawnictwo tak prestiżowe jak Znak decyduje się wydać na tę książkę, więc ja chciałem podkreślić, że to jest książka, która jest mocno osadzona w naszym regionie. Ona, tak jak profesor mówi, nie wyrasta z fantazji, z wyobraźni autora. Ona wynika z rozmów z ludźmi, z penetracji tego terenu i z wyszukiwania najciekawszych tematów. Ale jednocześnie tym słowem chciałem scharakteryzować nasz czas współczesny, z którym mamy obecnie też do czynienia, kiedy ludzie, nasi przyjaciele, koledzy nagle zmieniają swoje poglądy, różnie się zachowują. Być może po latach różne archiwa tajne znowu będą ujawniane i znowu będziemy się dowiadywać o innych obliczach naszych przyjaciół, naszych kolegów. Więc to jest dla nas współczesnych, tutaj siedzących i myślących, taka refleksja o nas, żebyśmy mogli uczciwie, szlachetnie zachowywać się i żebyśmy nigdy nie wpadali w takie przykosy, w takie otchłanie. W naszym życiu, podczas naszego długiego życia, w różnych momentach również stykamy się z różnymi pułapkami. Naszą rzeczą jest to, żeby unikać tych pułapek, żeby nie dać się tej przykosie. To słowo pochodzi od słowa też od kosy, a więc to, co nas może ściąć, co nas zniszczyć, naszą osobowość, charakter i nasz system wartości. Więc dlatego to jest bardzo ważne dla mnie takie metaforyczne, dosłowne słowo i jednocześnie takie symboliczne. Tu jest bardzo ładnie, proszę Państwa, wyjaśnione to, o czym rozmawiamy. Pozwolę sobie. Idziesz brzegiem Wisły, pewny siebie, bo woda przecież tylko po kostki. Stawiasz kolejny krok i nagle wpadasz w kilkumetrowy dół. Chociaż jeszcze wczoraj było tu płytko, bezpiecznie. Grząski teren, wiry, silne prądy denne zrobiły swoje. I to zaledwie w kilka godzin. Zapadasz się w piasek, prawie cały w nim chowasz, a nurt od razu ciągnie cię do środka i już po tobie. Pytania, prosimy. Proszę Państwa, od momentu, kiedy tą książkę przeczytałem, nurtuje mnie jedno pytanie, dlaczego? Panowie tutaj próbowali dojść, myślę, że wszyscy po przeczytaniu tej książki będą się starali dojść, dlaczego to było tak, a nie inaczej. A może rozwiązanie jest bardzo proste. Kojarzy mi się, że jest to chińskie przysłowie, być może się mylę. Nie możesz go pokonać, co się do niego przyło. Jaka była sytuacja żołnierzy Armii Krajowej w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, do końca 1944 roku i później, w 1945 wieku? Ci, którzy myśleli bardziej realnie, chyba nie spodziewali się, że zaraz Andrzej przyjedzie na białym koniu i to się wszystko odmieni. Reder Bedrocz, moim zdaniem absolwentem szkoły żandarmerii przedwojennej, doskonale się orientował w pracy agenturalnej. Sam tego był uczony na pewno. Być może wiedząc, że będzie musiał, jak mówi podchorąży Andrzej, kajać się po sądach i za własnym tłumaczyć się, gdy wolał przejść na drugą stronę i coś znaczyć. Ten pierwszy dokument, który określa, że zdradził Lina
wydaje mi się, było konsekwencją tych podjętych decyzji na początku. Czy tak było naprawdę? No, trudno powiedzieć. Takie jest moje zdanie na ten temat. No cóż jeszcze dodać? Wydawałoby się, że sytuacje ekstremalne, przeżycia takie jak wojna, jak praca w jakichś ciężkich warunkach ludzi cementują i tworzą dozgonne układy przyjaźni. No okazuje się, że nie do końca. Biorąc rozpatrując przypadek Redera, niszczy to wszystko. Niszczy tą całą teorię, że ci ludzie do śmierci powinni mówić jednym głosem. Książka świetna. Chylę czoła przed autorem. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do autora. Z jakich źródeł historycznie spisanych korzystał pan? Jeśli chodzi o rodzinę, o tę część trzeciej RP, to pewnie jest tu IPN, ale jeśli chodzi o działalność WAK, to jest myślę do źródeł spisanych. Tak, tutaj jak wspominałem, tych źródeł było dość wiele. Źródła pisane to najważniejsze publikacje dotyczące ruchu oporu i okupacji na ziemi sandomierskiej i opatowskiej. Więc dla mnie podstawowym źródłem była książka taka olbrzymia, wydana w pierwsze wydanie w 1984 roku i później następne Wojciecha Bożobochatego Jodła. Ona była poprawiana, zmieniana i ta książka powstała z relacji ponad 400 kolegów żołnierzy Armii Krajowej, o czym sam Bożobochaty wspomina. Następnie książka bardzo ważna, dotycząca bezpośrednio już ziemi sandomierskiej, opatowskiej, to publikacja Piotra Sieranta o drugim pułku piechoty Legionów Armii Krajowej. To są podstawowe takie źródła. Następnie korzystałem również z wielu wypowiedzi, które znalazłem w IPN-ie dotyczące tych wydarzeń przyczółka sandomierskiego. Były organizowane różne sesje, różne konferencje naukowe w Sandomierzu. Te materiały są mniej znane. Tutaj w bibliografii podaję. Między innymi w 1993 roku była zorganizowana sesja na zamku w Sandomierzu w Muzeum Regionalnym i zostały opublikowane materiały z tej sesji. Następnie również korzystałem ze wspomnień żołnierza Armii Krajowej z tego rejonu, znanego adwokata starnobrzeskiego, pana Aschenbrennera. A więc to są dokumenty podstawowe, pisane źródła. Natomiast no drugim, tak jak na początku mówiłem, bardzo ważnym dla mnie źródłem to były wypowiedzi, relacje, opowieści mieszkańców ziemi właśnie sandomierskiej, opatowskiej, synów i wnuków najczęściej dawnych żołnierzy, którzy w swoich domach zapamiętali te zdarzenia lub też znaleźli dokumenty przedstawione przez swoich ojców i dziadków. To są podstawowe dokumenty z okresu okupacji. Ten problem jest bardzo trudny obecnie też i do przedstawiania, ponieważ jest bardzo duża, no jest różnorodność różnych materiałów. I sam Bożobochaty wspomina, że w drugim wydaniu, które ukazało się w Paksie na przykład w 1988 roku i później w latach 90., że te relacje, które on zanotował, są również nie do końca rzetelne. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że 400 relacji zostało zebranych i on do drugiego wydania wprowadził 200 różnych poprawek. My też wiemy o tym, że ukazują się kolejne wydania bardzo popularnej książki Cezarego Chlebowskiego Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Proszę sobie zdawać sprawę, że każde wydanie jest opatrywane wieloma przypisami. Każdy rok, ale mało tego, każdy miesiąc, każdy kwartał powoduje, że pewne fakty są zmieniane, pewne pseudonimy inaczej się pokazują i w związku z tym nawet tak podstawowe dzieło znane w naszym kraju jak Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie jest opatrywane wieloma przypisami. Ja czytałem z dużą przyjemnością dwie pana książki.
mianowicie Zmiłuj się nad nami oraz Tarzana. Dwie pozostałe, to znaczy My z pałacu oraz tę ostatnią Przykosa, no znam we fragmentach, bo przygotowywaliśmy tutaj w bibliotece do publikacji te pana fragmenty. Otóż, ale myślę tak, że już na podstawie tego, co dowiedziałem się z tych fragmentów, które pan tam podaje, a zwłaszcza z zakończenia, rzecz jest zupełnie dla mnie wstrząsająca. To jest sprawa aksjologiczna po prostu. Oto do końca swojego życia dziadek poucza swojego wnuka, jak ma się zachowywać, jak ma być dobrym patriotą. Człowiek w tym czasie, wnuczek już wie wszystko o swoim dziadku. To jest, nie znam się na tragedii greckiej, ale takie abecadło, powiedzmy, wyniesione ze szkoły, mam wrażenie, że to jest sprawa zupełnie tragiczna dla wszystkich. Dla dziadka, dla wnuka może szczególnie, a nawet dla mnie, bo to jest po prostu coś, co właściwie trudno sobie byłoby wyobrazić. Ja mam jeszcze takie pytanie, mianowicie, czy ja mogę zadać pytanie dotyczące innej książki? No to pozwolę sobie je zadać. Mianowicie, Zmiłuj się nad nami. Wstrząsająca rzecz, znakomita moim zdaniem, ale też wiem, czy wiemy tutaj w naszym środowisku, że książka ta wywołała spore kontrowersje, zwłaszcza w środowisku kulowskim. Nie wiem, czy to jest dobry moment i dobry czas, żeby pana o to pytać, czy pan zechce się na temat ten wypowiedzi, bo wiem, że tam pani profesor Tokarska-Bakir też prawda, była w związku z tym atakowana. Gdyby pan zechciał coś powiedzieć, to byłbym bardzo zobowiązany. Tak, to jest dla mnie bardzo ważna publikacja ze względu na to, że udało mi się znaleźć taką formę ciekawą do przedstawienia bardzo trudnych problemów, czyli relacji mieszkańców polskiego i żydowskiego pochodzenia w Klimontowie. Tutaj to, co pan powiedział, to ten mój sztafaż, to taki był pomysł, że cała akcja książki rozgrywa się podczas największej imprezy regionalnej w tym Klimontowie na ziemi sandomierskiej, czyli jarmarku Świętego Jacka. I pokazuje, jak ludzie się modlą i dlatego jest ten tytuł Zmiłuj się nad nami. To nie jest ozdobnik, tylko to jest opis z pierwszych stron książki. Ludzie się modlą, są dożynki. Jest 15 sierpnia, akcja się zaczyna, czyli jest święto Wniebowzięcia Maryi. Ja opisuję, jak ludzie się modlą i przytaczam słowa księdza z Klimontowa, który mówią, że no, celem każdego człowieka jest dostać się do nieba, że tak jak Maryja, żeby znaleźć się w niebie. I ja przerywam tę homilię księdza i zaczynam pisać, że teraz ludzie chcą, żeby dostać się do nieba, modlą się, proszą o zmiłowanie, o odpuszczenie swoich grzechów, a w 1939 roku tutaj, w tym miejscu, w Klimontowie, otworzyło się piekło i przestały działać jakiekolwiek normy moralne. I ja tę książkę zbudowałem w ten sposób, że ludzie się modlą, proszą o odpuszczenie grzechów, my współcześni, bo to akcja się rozgrywa współcześnie w Klimontowie, i przerywam te modlitwy, te prośby do Pana Boga i opisuję te najtragiczniejsze zdarzenia, które są w każdym z nas w człowieku, ale sytuacja powoduje, że niektóre z nas dobre lub złe uczynki się ujawniają, a niektóre podczas całego życia się nie ujawnią. Ale sytuacje drastyczne powodują to, że pokazuje się prawdziwy charakter człowieka. I ja pokazuję w tej książce kilka relacji takich drastycznych ludzi, zachowań, i dlatego być może różne środowiska no bardzo krytycznie patrzą na to. Muszę powiedzieć, że myślałem też o takim pomyśle o weselu, ponieważ tam opisuję Brunona Jasieńskiego, który przyjeżdża do swojego ojca, do Klimontowa, znanego lekarza, społecznika, prototypa doktora Judyma. To jest doktor Zysman i
syn do niego przyjeżdża, Bruno Jasieński, i tam z miejscowymi chłopami inscenizuje wesele. Dopisuje różne tam wersy do wesela. No i chciałem na tym pomyśle zbudować całą książkę, no ale znałem z literatury, że i Maria Dąbrowska pisała, i Marek Nowakowski, teraz mamy filmy, to akurat mamy drugą edycję Smarzowskiego, więc już nie chciałem wyczerpywać tego motywu wesela. Znalazłem pomysł na świętego Jacka, na wniebowstąpienie Maryi, i również no, tym pomysłem chciałem tę książkę no, umiejscowić dokładnie, że ona się tutaj właśnie rozgrywa w Klimontowie, a nie gdzie indziej. I to być może wywołuje różne refleksje. No, wspominana Maria, tutaj Joanna Tokarska-Bakir, no, ona bada ze strony etnografii te zdarzenia, które miały miejsca na ziemi sandomierskiej, w Sandomierzu, w Zawichoście. Ona ma inny punkt widzenia. Ja mam takie widzenie reporterskie, o czym wspominałem, jak te dawne wydarzenia zachowują się w pamięci synów i wnuków mieszkańców obecnych czasów tu i teraz, jak one determinują nas, chociaż my nie wiemy nawet, jak determinują te zachowania naszych ojców i dziadków, nas współczesnych. No i taki jest cel, taki był też sens tej książki Zmiłuj się nad nami. A rola, przepraszam, profesora Niewerskiego, to tam był też jakiś między panami, prawda? Profesor Nebelski pochodzi, ma żonę z Klimontowa i jest profesorem z KUL-u, bada sprawy związane z XIX wiekiem, z historią XIX wieku, jest autorem takiej małej monografii o Klimontowie, która miała dwa wydania. I tutaj nasz spór oficjalnie to tutaj jakby nie zaistniał, być może jest w sposób jakiś kuluarowy prowadzony. Ja wiele razy rozmawiałem z profesorem Nebelskim, gdy on przyjeżdżał do swojej teściowej, do Klimontowa, no i znam jego zdanie, on nawiązał wiele kontaktów z potomkami rodzin żydowskich, które przed wojną wyjechały do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, i z niektórymi rodzinami jest zaprzyjaźniony. On bada no, innymi metodami tę sprawę Holokaustu Klimontowskiego. Proszę bardzo. Poproszę o kilka zdań na temat warsztatu tworzenia. Jak długo Przykosa była pisana i o której najlepiej się pisze? I czy notatki, czy od razu do komputera? Interesuje mnie warsztat. Warsztat to jest praca nieustanna. Ten warsztat wynika przede wszystkim z pracy reportera. Te książki nigdy by nie powstały, gdybym nie był reporterem właśnie w tej części naszego województwa, na ziemi sandomierskiej i opatowskiej. Bo tak jak pan profesor wspominał, po ukończeniu studiów w Warszawie przez wiele lat pracowałem w Warszawie, zajmowałem się krytyką literacką, publicystyką i nigdy nie podjąłbym takich tematów. A więc każdy z nas musi znaleźć jakby swój temat ciekawy do przedstawienia. Najlepszym tematem to jest nasza najbliższa kraina takich lat dziecięcych, młodzieńczych, ponieważ urodziłem się w Sandomierzu, ponieważ później zacząłem pracować jako reporter w tym rejonie naszego województwa, poznałem wielu ludzi, poznałem wiele ciekawych historii i postanowiłem to zapisać, tę pamięć ocalić, tylko dla mnie było najważniejsze, żeby znaleźć jakiś pomysł. Warsztat to jest warsztat reportera, to są rozmowy z ludźmi i to jest pisanie fragmentaryczne. To nie jest pisanie takie, żeby od razu siąść i katować się jak galernik przy biurku i pisać całymi tygodniami i miesiącami. To jest pisanie fragmentaryczne, to polega na tym, że jeśli jest jakaś już po zebraniu wszystkich materiałów, różnych wypowiedzi, no szukam pomysłu na przedstawienie danego zdarzenia i jeśli jest już pewien pomysł, piszę fragmentarycznie. Najpierw piszę o sprawach, które mnie najbardziej interesują, jakieś sceny, sytuacje opisuję, jakiś dialog, jakiś monolog, i to przedstawiam. I to próbuję później połączyć w jednym rozdziale, w następnym rozdziale. To muszą być takie rozdziały, takie fragmenty, które wywołują refleksję. Każdy taki fragment to moim zdaniem jest taka mała cegiełka do naszego myślenia, do przemyśleń o naszych postawach, o naszych charakterach.
Więc to jest taki warsztat i to najbardziej widać między innymi w tej książce My z pałacu, która składa się z malutkich fragmencików. Obecnie nasza proza, taka no, reportaż jest bardzo popularny w naszym kraju i proszę zauważyć, że ostatnie no, książki bardzo wysoko oceniane to są właśnie napisane na takim fragmentarycznym, to są takie fragmenty, to są takie refleksje i to teraz to wynika z tego, że my żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie mało czytają i bardzo trudno zainteresować człowieka, żeby no, żeby przeczytał taką powieść z okresu XIX wieku. To czasami czytamy no, w dużych miastach, gdzieś w metrze czy w tramwaju, jakąś jedną stronę, dwie strony. Później znowu sięgamy, jak mamy czas, do następnych stron. I to nie czytamy całościowo. I dlatego też to jest ten nasz czas zawarty w tym warsztacie moim. Poza tym posługujemy się Facebookiem, posługujemy się Twitterem, gdzie są bardzo krótkie, lapidarne muszą być zdania, słowa, które określają daną sytuację. Staram się wykorzystać ten czas, w którym żyjemy, no i w ten sposób takie jest moje pisanie. Te fragmenty są tutaj, jak zauważycie Państwo, bardzo krótkie. Maksimum to są trzystronicowe, ale wiele jest na jedną stroniczkę, na pół stroniczki. No, ale każdy fragment jest bardzo, bardzo ważny i to się jak puzzle składa w pewną całość. Z wielką uwagą wysłuchałam dyskusji, która toczyła się właśnie tutaj przy stole, a także tych wypowiedzi Państwa. I ja też mam takie refleksje po przeczytaniu tej książki, że trudno jest odpowiedzieć i tutaj dzisiaj z uwagą słuchałam, czy uda się znaleźć jednoznaczną odpowiedź, jeśli dotyczy to psychologii postaci dramatycznych, postaci niejednoznacznych, ale dramatycznych, tak jak pan profesor powiedział, bo to jest faktycznie postać niezwykła. Bohater czy zbrodniarz, co jest w człowieku? Często zadajemy sobie to pytanie i w literaturze bardzo często właśnie mamy te postacie. One dlatego są takie ciekawe, intrygujące, że nie są jednoznaczne. My nie wiemy, jakie są pobudki działania tych osób. Tutaj panowie się starali przedstawić, ale doszliśmy do wniosku chyba wspólnego, że nie ma jednoznacznego argumentu, że postępował tak. Bo to była taka motywacja. Ja znam książki pana Andrzeja, może mogę powiedzieć panie Andrzeju, że chyba dokładnie. I wszystkie postaci. Proszę państwa, ja się właśnie kiedyś nawet z panem Andrzejem pytałam pana Andrzeja, dlaczego wybiera takie postaci? Takie właśnie, czy Magdalena z Mrocznej Baśni, czy My z Pałacu, czy ten Tarzan i teraz właśnie Przykosa. No wydaje się, że tutaj trzeba wielkiej odwagi, powiem, żeby takie niejednoznaczne postaci wziąć na warsztat reporterski. Ja chylę czoła przed panem Andrzejem, czy nie to zawsze, bo to trzeba wielkiej skrupulatności i takiej mrówczej pracy, żeby dotrzeć do materiałów źródłowych, żeby rozmawiać z ludźmi. Tutaj ma pan świetne jakieś wyczucie właśnie rozmów z ludźmi, że oni się otwierają, że oni opowiadają i zdradzają te swoje czasem mroczne tajemnice. Dlatego też ja cenię sobie dzisiejsze spotkanie bardzo, że za to, że faktycznie panowie tutaj starali się odpowiedzieć na pytanie i pomyślałam sobie, że ja też mam takie same wątpliwości i też pozostaję z takimi refleksjami. Panie Andrzeju, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i ja to zawsze podkreślam, że szkoda, że pierwsze spotkanie to w Kielcach, a nie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ale myślę, że będzie taki czas, że promocja odbędzie się też i w naszym mieście. Bardzo dziękuję. Urodziłam się w Opatowie, wychowałam się w Opatowie, przy ulicy Kierkuckiej, bo wtedy akurat ta ulica tak się nazywała. Później została zamieniona na ulicę Straconych. Dlaczego? Dlatego, bo tam akurat do tej ulicy przylegał cmentarz żydowski. Na tym cmentarzu byli ludzie traceni podczas wojny. Ja swoją inspiratorkę to miałam z babcią. Babcia dożyła do 94
3 lat. Ja ją po prostu zamęczałam, żeby mi różne rzeczy opowiadała. Jak już się nauczyłam czytać i pisać, ja to wszystko zapisywałam. I mam pełną szufladę notatek. Teraz ta epidemia wybuchła. Ja to wszystko skojarzyłam w jedną całość. Nie wiem, czy to można wydać w formie książki. Tam są wydarzenia takie prawdziwe. Zresztą ja tam zaznaczyłam, że wszystko, co tu jest napisane, to jest oparte na faktach prawdziwych. No i no cieszę się strasznie. Czy teraz myślę i staram się jakieś zakończenie zrobić tego. Ale po prostu wszystko. I wysiedlanie Żydów mam tam opisane. I wszystkie tam bomba, straty, no wszystko to, co mi babcia przekazała, ja to wszystko umieściłam. No sądzę, że Opatów jednak i tutaj tak przyjemnie, bo znam te wszystkie okolice i Włostów i Opatów i no, no we wszystkich, Malice, Sandomierz, tato mój pochodzi z Sandomierza. Teraz miałam 2 braci w Opatowie, którzy też byli w AK, Gębalski Jan i Gębalski Stefan. Też jako żołnierze walczyli podczas wojny. No też tam wspomniałam o nich, bo to byli naprawdę oddani żołnierze, walczyli. No tylko teraz oglądam mogiły ich, nie ma już ich. No tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, bo to było dla mnie taką radością, że jestem tutaj. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał może pytanie zadać autorowi bądź panu profesorom? Jeśli nie, no to podziękujemy. Ja myślę, że autor będzie mógł podpisać książki, które Państwo kupili bądź kupią, bo jest tam w naszym foyer miejsce z książkami. Książki można nabyć. Autor czeka, będzie podpisywał, wpisywał dedykację. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu Andrzejowi Nowakowi Arczewskiemu. Dziękuję panu profesorowi Stanisławowi Żakowi. Dziękuję panu profesorowi Januszowi Detce. I dziękuję panu Dionizemu Krawczyńskiemu, który wcześniej musiał wyjść. Dziękuję również państwu, że byliście naszymi gośćmi dzisiaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.